Cześć, jestem Kalia to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Jaki procent ceny brutto stanowi VAT? Jeśli stawka VAT wynosi 23%? Odpowiedź podaj w przybliżeniu. Czy ma rację sprzedawca, który twierdzi, że przy stawce 23% VATu podatek stanowi prawie 1 piątą ceny każdego towaru? Ok, no to musimy sobie tutaj oznaczyć jako x naszą kwotę netto, albo cenę, jak wolicie. I teraz tak. My tutaj mamy 23% z kwoty netto, no to mamy kwotę brutto. I netto sama w sobie to jest 100%, czyli 100% dodać 23% to jest 123%, a 123% na ułamek dziesiętny to 1,23%. Tej naszej kwoty netto. OK. No to teraz będziemy tutaj wyliczać z proporcji, jaki procent ceny brutto stanowi VAT. Mamy tutaj brutto i to jest nasze 100% teraz. Natomiast podatek, czyli 0,23 jakieś kwoty, to jest nasz Y. I Y. To, co jest po skosie, ląduje nam w liczniku, w mnożeniu. A to, co jest po skosie do niewiadomej, zawsze ląduje nam w mianowniku, w dzieleniu. Bardzo dobrze się stało, bo nasze niewiadome się skracają. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i otrzymujemy około 18,7%. Czyli wad stanowi około tyle. I można przypuścić, że jest to prawie 1 piąta, ponieważ 1 piąta, jak zamienimy to na procenty, to tu mamy 1, 20, czyli jest to 20%. A jak to zaokrąglimy do dziesiątek, otrzymamy oczywiście 20%. Odpowiedź: VAT stanowi około 18,7% ceny brutto. Sprzedawca ma rację. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.